Przez pandemię COVID-19 Radomski Szpital Specjalistyczny zmaga się z ciężką sytuacją. Między innymi do tego ośrodka Wojsko Obrony Terytorialnej przewiozło środki do walki z koronawirusem. W dniu dzisiejszym po raz kolejny realizujemy pomoc lokalnym społecznościom, tym razem dla placówek medycznych. Z magazynu rezerw materiałowych przywozimy dzisiaj środki ochronne dla personelu medycznego. Te ośrodki są niezbędne dla personelu medycznego do codziennej działalności w zakresie przeciwdziałania koronawirusa COVID-19 po to, żeby jak najbezpieczniej to wykonywać. Żołnierze z magazynu w Grobicach przewieźli ponad 16 ton środków ochronnych. Potrzebny sprzęt trafi nie tylko do radomskich szpitali, ale również do szpitala w Kozienicach i Przysusze. W całym przedsięwzięciu bierze udział kilkunastu żołnierzy, 6 samochodów ciężarowych i 1 samochód dostawczy. Cały czas trwa akcja Trwała Odporność. I w tej akcji również cały czas na bieżąco, niemalże codziennie wykonujemy różnego rodzaju zadania, czynności, które mają na celu skuteczne przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19. Bierzemy udział doraźny w różnego rodzaju akcjach, jesteśmy w stałym kontakcie z różnymi placówkami, instytucjami. I jeżeli jest taka potrzeba, to realnie wspieramy. W Polsce padają obecnie rekordy zarażeń koronawirusem. W całym powiecie radomskim panuje strefa czerwona, natomiast w samym mieście pozostała strefa żółta. Po tym jak zlikwidowano szpital jednoimienny w Radomiu, nastąpiła znaczna redukcja miejsc dla pacjentów z COVID-19. To mamy kolejną falę, wzrost zakażeń. Radomski Szpital Specjalistyczny przygotowuje się do zapewnienia 200 miejsc dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. Te środki, które dzisiaj otrzymujemy, to są maski, kombinezony, przyłbice, gogle, rękawiczki, one są niezbędne. Niezbędne dla bezpieczeństwa naszego personelu, ale także dla naszych pacjentów. Jak mówi Elżbieta Cieślak, rzecznik prasowy Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, po raz kolejny pomoc Wojsk Obrony Terytorialnej była nieodzowna. Ja chcę bardzo serdecznie podziękować, bo wsparcie żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej otrzymujemy po raz kolejny. Żaden nasz sygnał, żadna nasza prośba o pomoc, o wsparcie, o przewożenie, dostarczenie materiałów, dostarczanie środków do dezynfekcji nie zostały nigdy bez odzewu. Zawsze mogliśmy na tą ogromną pomoc liczyć. Powiem, że nie poradzilibyśmy sobie bez pomocy żołnierzy WOT-u.